Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w naszym cudownym customie. Ale to jest nowy, nie obrażaj, to jest nowy film. No przecież cudowny jest. No ale powiedziałem cudowny, bo ładnie Lara wygląda. To no. Na razie 10 na 10, ale wiecie, zawsze ta ocena może spaść w dół. Ej, już mi się to podoba. I ze mną jest oczywiście Sylwek. Cześć. I AKM. Witajcie. Ja zebrałem w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Energy tak. Cell. Widzieliście to? Tak. Tak, tak, tak. I crowbar. O Boże. Ej, jak to będą, ale jaka kamera. No, zarąbiste. No. Idziemy tutaj na dół od razu. Po tych skrzynkach. Tak, tak. Tu jest na kartę coś. Tak, tak, tak. Ja idę na dół tutaj na te skrzynki. A tu się dalej nic nie otwiera, więc... Idę no dobra, na dół. Idziemy tak? Na dół poszpundzić, no. To idziemy na dół poszpundzić. Może coś się przesuwa, może... Oglądaliście w ogóle ten film? Jezus, powiem ci, że tak naprawdę no, nie wiem. No, ja ale to lubię, nie wiem, ale... czy to jest ten sam Alien. W sensie nie wiem, czy to jest ten ósmy pasażer nie wiem, Nostromo, nie? Chyba nie, chyba to nie, jest nie pamiętam z którego roku. To jest jakiś inny. Tego to chyba ja nie oglądałem. To jest starszy czy nowszy, nie wiem. Ale to się jakieś skrzynki przesuwa? No właśnie próbuję, wiesz? Ale tak chodzę sobie mackam, ale dla mnie idealna gra to jest Alien Isolation. Opcja izolacja. Rewelacja, jak mi się to podobało. No, może być. No nie naprawdę? Wiem, kurde. Proszę cię. Fajne, fajne było. Ja lubię właśnie takie klimaty. Nie rozumiem tego, co tu można zrobić na dole, ale wiecie, że jak zeskoczyliśmy tutaj, nie wiem, czy my... A nie, wrócimy, bo to jest chyba drabinka. A to taka. Nie jest drabina właśnie? Takie to duże? Tak. A, nie wiem. No chyba to tak, chyba. Ale nie, chyba o czym wy mówicie? O tym żółtym. Tak, takim? Tak, 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 tak. I ja idę tym na samą górę. Okay. Zobaczę. Ej, czyli ten taki jakby żuraw, tak? No, takie żółte to jest. No wiem. Dobra, a, tak. I tu jest za tym z prawej strony wnęka Kuckana. Ja bym... Ale zobaczcie, od razu się zmienia zupełnie nasze nastawienie, jak zmieniamy film, nie? Mhm. Zauważyłem to. Ja tu idę do tej wnęki Kuckanej. Jest Kuckana, widzę. Mm-hmm. Ale jak ty tam chcesz wleść? Mm, aha, czyli mam nie iść na samą górę, tylko jakby tutaj wcześniej skręcić. O to ci chodzi, Lara, tak? Ale co ty zrobiłaś teraz? Powiesz ty, dzieciaczko, co ty robisz? O co? Nie, ale ten nie damy tam rady. Jak czemu? Ty tam chcesz skoczyć do tej Kuckanej? Wiesz, ona nie zdąży ci rola wykręcić z rączkami, nie ma opcji. Aha, ona mi nie przechodzi tu po krawędzi. No. Wywaliło mnie z kestomu. Okej. Okej. Z dupy to było. Aha. Czekajcie, bo ja muszę jeszcze raz. No dobra, dobra. A czemu mi nie ładuje? Zacięło mi się. Aha, no. No jest to a mnie wywaliło z customu, nie? Czaisz. No mi się. A idę na lewo przejdę jakby. Dobra, z lewej strony chyba do tyłu trzeba skoczyć, wiecie? Ale nie rozumiem teraz. Na tym żurawiu jesteście dalej. Na tym żurawiu, tak. Wywala, faktycznie wywala z kostoma. No kurna! Ale numer. Znowu? No, znaczy no i pierwszy raz. Ale wywala, faktycznie. Dobra, jestem na samej górze. Z tego żurawia odskoczyłem do tyłu po prostu, nie? Nie no, ja wchodzę na niego. No tak, no i potem obkrążasz go na lewo idziesz. Nie na prawo, tam gdzie wnęka Kucana. Mhm. No, na lewo i co? I trochę wyżej. I jak będziesz już na odpowiednim pułapie, to do tyłu z łapkami wyciągniętymi. Ja stoję na nim. To ty wlazłaś na górę samą? No. To da się w końcu? No ja jestem. No dobra, no to teraz można do tej wnęki Kucanej, nie? No, tylko trzeba ten taki cheatowy ruch wykonać. W ogóle, tak, widzieliście w ogóle tam takie dziwne, takie czerwone coś? Taka jakby, nie wiem, pajęczyna czerwona, która zasłania przejście tak, dalej. Tak, a nie da się no tego jest, zastrzelić? Jest. Nie sprawdzałem. Idę nie, w tą nie da się. No dobra, też idę. Tylko czy to jest sekret? Ja mam nadzieję, że nie będzie nas wywalać znowu. Nie no, weź, masakra to będzie. Ale czemu to, ty... Czy w czytywaniu czasami mi się tak działo? Tak. W niektórych kastach, no, ale no... głupie, nie? No dobra, to jest jakieś biuro. W tej wnęce, tak? Tak. Ale ciemno. Normalnie jak z tego, z TR5. Te takie, te biureczka. Idę zobaczyć. TR5 z tego, z Nowego Jorku. No jestem ciekaw, czy to tam, czy nie tam. Ej, tu jest karta chyba, wiecie? Tak, karta i ta karta, ja wiem, gdzie jest doktrynie. No tak, ona tam była u góry, przy drzwiach. Tylko tam były jeszcze jedne drzwi, się zastanawiam takie, czy one się nam same nie otworzą? Nie, podchodziłem do nich, nie otwierają się.
Odchodziłem do mm-hmm. więc spoko. Ile mamy flar? Sporo, no bo przecież przez cały custom zbieraliśmy. 214, chłopie, no właśnie, to bro. Palimy. Dobra, jestem ja. Biurowcu. Co? Aha, jest coś. No w biurze jakimś tam, dobra. Biurze. Nawet nie wiemy, ile tu jest sekretów. No nie wiemy, nie przygotowaliśmy się. Who cares? No dokładnie, a w ogóle to jest ostatni, słuchajcie, ten. To jest film ostatni. Mhm. Jak szkoda. Dobra, tylko jak stąd wrócić? No normalnie, tak samo. No ale przecież jak... No na łapkach się przesunie. A przesunie się teraz, tak? No tak, no bo nie jesteś na żurawiu przecież. No ja mamy. Ja się boję tylko o te alieny, żeby mi tu nie wyskoczyły. Oj, a to mi się wydaje, że to mogą być te strójki. No to pewnie takie dinozaury będą. No, nie, nie, te strójki to takie, wiesz, te... No, białe. Mm-mm. Jakie one były? Takie te mutanty wielkie, pamiętasz? Te takie wielkie, Tinosa? Czarne, no. No to ty mówisz o Tinosie. Ja chcę. Dobra, czy to będzie tu pasować? Musi. Powiedz, że Red tak, coś tak, tam. Pasuje, no. Palce dobra. Mi zamarzają. Pod wodą jest apteczka duża. Dobra. Poczekajcie, po lewej. Pod wodą? Po lewej. Aha, jak bo ona tu pływa jednak. O, a tu jest ale taka krata. Ej, ale tu jest taka krata, którą by trzeba było zeszczelić. Tak, w tej ale wodzie. Ty jesteś po prawej stronie. Ja mówię po lewej. No, po lewej apteka. Jezu, ona mi tu się zsuwa. Ja nie wiem, czy ta kratka jest do rozwalenia. Nie wiem, no, tak wygląda. Bo ona jest, powinna być taka bardziej szara, chociaż pod wodą to tak... No, ale ja bym z celownika to zrobiła. No, a nie mamy celownika. Nie, nie mamy? Nie, ale nie mamy też takiego kątu, żeby tam strzelić. Zobacz, no gdzie jak staniesz. Nie, normalnie. Której mańki niby? No, no z powierzchni. Przy wejściu jakby. Przecież widać to. Ale co, nie mamy celownika, a, żeby tam strzelić? Nie mamy celownika? No nie mamy, ja nie mam do niczego. Chyba, że do kuszy. A mamy! No to dawaj. Do tego MP coś tam, taka jest... Nie, nie da się tego rozwalić. Nie? Nie. No dobra. To idziemy na prawo, jak wzięliście sobie apteczkę i tam jest taka dziura w ogrodzeniu jakby. No jest, jest. O Jezu, ale jak? Ciemno. No co jak? Dziura jest po prostu, idziesz dalej. No dobra. No dobra. Idę. O jakiś tutaj, przycisk jest. Laseczki? No laseczką to jest Lara. Otworzyło ładnie się wygląda. Coś. Wygląda. Mhm. Ale gdzie to się otworzyło? Może ta podwodna właśnie teraz, ta kratka. No ale jeszcze bym tutaj zobaczyła, czy czegoś nie ma. No nie ma, bo już tu przeszedłem wszystko. Możesz mi zaufać. No coś tak było słychać, jakby klapa. Mhm. Klapa? Kratka. Klapa, tak jakby słyszałam. Kratka. O Jezu, jakiś szyb tutaj, byle wiatraków nie było. No ja zapisuję. Żeby mnie tu zaraz coś, wiesz... Jakiś sekret? A nie, dobra, tu są jakieś... Jezus Maria! Boże! Roboci. Aha, fajnie. No zginąłem. Ty co też? Pozbierałam, no. Ale dlaczego? Co się zadziało? Zobaczysz. Po przycisku. Do wody. Do tej... A to mam... Ale kurde, no robię to obok tego i też mnie zabija. Ale to chyba ta apteczka to jest fake. Nie da się jej podnieść. Tak? No. Jak mi się wydaje. Do wody trzeba? Tak, bo się otworzyło w wodzie, jak przycisnąć. Nie, dobra, jak wziąłem flary, to spadło. No ale to teraz ja nie wezmę tej nie apteczki. No dlatego mówię, nie da się apteczki wziąć, nie? Jakie oszukańcy. Ale na powierzchni jest apteczka za to, jak wyjdziesz. Tylko mała, a nie duża. Takie sobie żarty robią. O, tu się kratkę rozwala. No dobra, to ja nawet nie biorę tego. Jezu! Drzwi się tu automatycznie otwierają. Przestraszyłem się tego. Głos, odgłos tych drzwi jest creepy. Mhm. Dobra, wchodzę w tą taką wnękę tam, którą się zestrzeliło tak. Celownikiem. Celownikiem? Znaczy, no można było bez. No, okej. Okay. Karta tam jest chyba kolejna. No, kolejna właśnie. Aha, ale co nam tutaj tak się... Na razie powiem wam nawet. Zobacz, ale... Ale zawsze początek jest nawet, a potem może kiedy to się skończy. No, tylko tak się zastanawiam, po co nam ta karta? No może tam dalej, tam gdzie się te drzwi otwierają automatycznie. No nie wiem właśnie, jakie drzwi.
No drzwi są takie. Telwu masz? No idę, idę z tą kartą. Znaczy do karty. Ale strój ma ładny. Taki niecodzienny, nie? No. Jedyne plusy w tych customach są takie, że te stroje są tak. takie oryginalne. Nie? Że nigdy w żadnym customie takich strojów nie było. Dobra, i co, mam się cofnąć teraz? O Jezu, jaka wielka lokacja. Czy tu mi wyskoczy alien? Ja zobaczę, czy na prawo się od razu otworzą drzwi. Ja też. Nie. To idę, ja idę na wprost. Nie idę na razie tam na lewo. Ale to się cofnęliście, tak? Do, tam, do tej wody tam, gdzie była ta beczka, co spadła. No tak, bo tam się drzwi otwierają. Tu jest jakaś krew i zwłoki już. Ale po co mamy się wracać do wody? W sensie do wody nie wskakiwaliśmy. Aha, dobra, to się otworzyło. Nie. Dobra, Sybek, masz kartę drugą? No mam, wziąłem. No i jak wracasz z tamtego pomieszczenia, to masz drzwi automatycznie otwierające się, nie? Jak do nich podchodzisz. Nie. Tak? Otwierają się? No otwierają się, tak. WC tu jest, kurde, nie wiem gdzie iść, trzeba... No jest krew, jestem w pomieszczeniu z krwią. No i u góry jest facet zabity. No jest, gdzie my idziemy? Nie wiem, tutaj? Bo jest, drabina jest do góry, ja poszłam do góry, do tego chłopa zabitego. A to są jakieś takie wyróżniające się tekstury w ogóle. Tu jest jakieś WC, no, kurde. Widzę krew. A da się go przez... Nie da się go przesunąć. Serio. No jest drabina. A wchodziłaś tam na górę? Nie, ja jeszcze nie wchodzę na górę, bo tu jest WC jakieś. Jeszcze bym sobie tutaj popatrzyła trochę. No to idę do tego WC. Do WC? Czekaj, bo tutaj jest jeszcze... Aha, bo my jesteśmy za tą taką czerwoną tą mazią całą, tak? Aha, tu jest dźwignia. No to nie, musisz się wrócić tutaj, za takimi blokami jest dźwignia. Tu jest dźwignia, no. Przed drabinką. Dobra, a coś w tym WC znalazłaś? Nie, ja nie poszłam do WC. A wzięliście tę dźwignię, pociągnęliście? Ja pociągam. Szukam. Ona jest schowana za takimi blokami, nie? No, za bloczkiem. Mhm. Ale mam tam kłócać? Nie, nie, taka kamera dziwna będzie i wtedy pójdziesz za tą ściankę. Ja nie rozumiem. Przy drabince? Nie, tam nie ma drabinki, to po prostu wygląda jak drabinka. A przy tym chłopie zabitym? Nie, jakby no, z drugiej krwią, strony. Nad krwią. Nad krwią? Tutaj. Nad krwią? Tak, nad krwią? Nie. Naprzeciwko. Teraz. No. Stoją takie dwa bloki z pasji szare. Widzę. Dobra, ja teraz bym poszła gdzie? A co to otwiera? Nie wiadomo, bo nie pokazuje. Chyba, że drabinę otworzyło. Bo tam takie, może na górę pójść. To było tam na dole na pewno wszystko jest. A nie, dobra, podwyższyło. Słuchajcie, tutaj te takie wyróżniające się płytki, jakby windę nam to tworzy. Dobra, ja idę do tego WC teraz. To ja nie wiem, czy tą dźwignię trzeba pociągniętą mieć. Ja idę do WC na razie. Sobie tutaj puszpundzić troszeczkę. No, nie wiem, aha, bo WC tu bloki jest. Się przesuwa, spoko. Aha. Tu się bloki przesuwa. No ja tutaj. Aha, dobra. Ja no, w kiblach szpądzę teraz. Będę sobie. Zobacz, szpądź w kiblach i powiedz mi, aha, czy tam coś jest. Pająk. No, tylko że ona nie może teraz przejść. Ciekawe. Jest coś? Pająk na razie mi spadł na głowę. Tu jest mała apteczka. Ale duży czy mały? Nie, malutki taki. Tylko że. A Jezu, co? Wiesz co, ona w niego nie strzela, on nawet chyba nas nie gryzie. Okej. Dobra, idę do drugiego bloki, kibla. Słuchajcie. Chodź tutaj do tego kibla poszpundzić na razie, a tu jest pełno tych pająków. Ale to jak coś tam znajdziecie, to ja tam przyjdę, na razie nie ma sensu. Znaczy one gryzą te pająki, ale... A, wiesz jak one się zachowują, jak skarabeusze. W sensie, że za tobą biegają, tak? Tak. Mhm. I nie da się ich zabić. Ale w kiblu jest kratka do przestrzelenia na nie. O Jezu, ale my się tu pogubimy. Dlaczego my nie robimy najpierw całej lokacji, tylko idziemy dalej? No ale. No ja... w kiblu jesteśmy. No w kiblu no, jesteśmy. Ale kibel jest dalej, poszliście dalej. No i w kiblu. A tu, w tej kiblu... lokacji z tym trupem zabitym się przesuwa w ogóle bloki. No dobra, ale najpierw pozbieramy tutaj te znajdźki i pójdziemy tam robić te bloki, nie? Jeszcze jest drabina do masy. Wiem, ale na górę jeszcze nie chcę wchodzić. Ale wiecie, że jak się idzie od... jak jest WC naprzeciwko, nie? Mhm. To na prawo jest jeszcze cały długi korytarz tam do przejścia też. Wiem. Ja na razie jestem w kiblu. To jest jakaś drabina do góry w ogóle w tym kiblu też. Jak przeszłam tym przejściem, bo tam w jednym dobra, kiblu... A w tym kiblu na prawo czy na lewo? Nie wiem, w jednym kiblu tam jest do zestrzelenia kratka będzie. No to ciekawe, bo ja nie widzę tutaj żadnej kratki, ani w jednym, ani w drugim. Z prawej strony, no ale tam dużo tych kibli jest.
Jak nie dwa, na lewo apteczkę, i na prawo. Apteczkę znalazłem. Mhm. No to w tych drugich kiblach będzie. To nie otwierać tego drugiego kibla? Tu jest wejście na kartę, ale my nie mamy. Mamy kartę. Ale ona tu nie działa. Taką czerwoną zdobyliśmy. Mhm. Ale ona tutaj nie działa. Dobra, gdzie są te pająki? Wychodzą z kibli, jak otwierasz kible. No na razie żaden mi nie wyskoczył. No to dobrze. Może nie będziesz miał. Dobra, wyskoczyły. Nie. Mhm. Ale nie zabijają mnie aż tak bardzo. Nie, one tam se podgryzają. Ja pierdzielę. A w kiblu jest kratka, tak? Mhm. No właśnie nie widzę w tym kiblu. Ani na lewo, ani na prawo. Jest kratka. No to ja ślep. A w którą stronę poszedłeś? Na lewo czy na prawo? Na lewo, na lewo. Na lewo i ostatni kibel. To ja naprawdę ślepy chyba jestem. Na lewo ostatni. W ogóle z TR2 tekstury. No tak, oczywiście, że ślepy jestem. Tu do góry jest takie, byliście tu? Drabina? Drabinka do góry, tak. Tak, tylko że tam właśnie tam w tym pokoju byłam, tam jest karta potrzebna, której my nie mamy. Czyli idziemy dalej, tak? No idziemy tą drabiną do góry, bym tutaj poszła w tym kiblu. No, ale w ogóle w kiblu i takie te przejścia. Jaką drabiną do góry w kiblu? Przecież tu się dalej idzie. No idzie się dalej i tam nic nie ma, bo jest zamknięte, tak? Trzeba kartę, której my nie mamy. Nie rozumiem już teraz. Pytam się, jest drabina w kiblu, czyli idziemy na górę. Jest. No to powiedziałam. Na górze jest karta, tak? Do wtrynięcia. Nie, tam dalej się pytałaś. Aha, no to ja zrobię. Ale nie wchodzisz na tą drabinę, czy wchodzisz? No wlazłam w kiblu, wlazłam potem na drabinę. I na drabinę, okej. Okay. Otworzyło się jakieś przejście chyba w jakimś innym kiblu, że tak powiem. No jest. Bo się zobaczycie, tam jest przycisk i pokazuje, że się otwiera przejście tak jakby w kiblu, mi się wydaje. Za dużo. Chaos. Chaos, spokojnie. A jest taka na kartę. Dobra, ja musiałem to zobaczyć, bo ja inaczej się tutaj nie odnajdę. No, spoczko. A te drzwi tutaj, to te drzwi się pewnie otworzą, czyli to automatycznie nie. Okej. Okay. Durna babo, nie łapiesz. Ta amunicja tu leży. Dobra. Tak, w takim rożku, nie? W rożku. Tylko powiedz mi, Kaj, to się otworzyło? W jakimś kiblu innym? By to tak to wyglądało, nie? Ja tego nie widziałem, ja dopiero idę teraz na ten przycisk, nie? Kurde, ale te pająki mogłyby już mnie zostawić w spokojku. No, tak podgryzają, ale dużo apteczek mamy. No, to jest plus. To nie emerald. No, to nie emerald. Mogliby ci przenieść, nie? Tak. Emeralda, trochę apteczek. Ale wy tam macie mnóstwo tych odcinków, tego emeralda. No, a jeszcze w ogóle końca nie widać tego. Masakra. Nie chciałbym się w to grać. Ale jest przyjemniejsze niż ten kast. No, jest trudne, ale fajne. Fajne, no. Dobra, idę zobaczyć te inne kible, czy tutaj się te przejście otworzy. Dobra, tutaj przycisk jakiś się pojawił. Nie, coś tam otworzyło. Jezu, kolejne pająki! Wiesz co, no powiem ci, że nie widzę w kiblach tego przejścia, które się otworzyło. WC? Nie, to nie jest w kiblu, to jest jakiś w ogóle szyb wentylacyjny, nie wiem gdzie to jest. Może tą drabiną do góry teraz? Może, możemy. Możemy aha, spróbować. Ale od tych kibli to tutaj jeszcze jakieś przejścia są. No są, ale to jest taki długi korytarz, to może na razie nie. Tam jest skakana, ale na dole korytarz ten długi też pominęliśmy, też nie? Też pominęli, no mówię, za dużo żeśmy tu pominęli. Oj, a pokaż mi to jeszcze raz. Bo ta kamera się tu zmienia, a... Jezu, co ona robi? Tu nie jest klapa w tym suficie? A nie, to są takie klapy po prostu. Nie wiem, te pająki, zgubiłem te pająki w ogóle. Ja też, na szczęście. Dobra, nie wiem co teraz. A jak tu leży chłop, to przy nim jest takie wejście, można wejść do góry i tam kucki. Ale no to tam wróciliście tego chłopka, tak? Proszę? Wróciliście tego chłopa? Tak, wróciliśmy do chłopka. Ale czemu ona nie chce mi tutaj na tych kuckach przejść? No bo to jest blok do przesuwania, moja droga. Trzeba sobie odblokować tamto przejście. Właśnie po to jest ta taka winda. No ta dźwignia nam podwyższyła taką teksturę do góry. Mhm. Widzisz to? Tak, taki no blok. No ja sobie ten blok jeden wyciągnąłem. Stamtąd. Aha, wyciągnąć. No dobra, no to wyciągam. No i chcę sobie postawić to na tej windzie. No ja nie wiem, która to jest ta winda. No taka z takimi paskami czarno-żółtymi. A, dobra, taki podest jakby. Podest. No a można chodzić po tym bloku? Można. Nie, po tym co przesuwasz? Mm-hmm. Nie. Aha, no to jak ja mam go teraz? A, dobra, rozumiem już. Tam przez tą wnękę, mm-hmm, nie? Tak, dobra. Aha, i chcesz go dać na dół, tak? Tak, ale tu jest jeszcze jeden. I, o Boże, w ogóle są tam jeszcze dwa. Nie, masakra.
Jeszcze dwa tam za tym pierwszym blokiem. Aha. Są dwa. No to co, wszystkie je zdamy na... Właśnie, może tu chodzi tylko o to, żeby się sobie tak jakby przejście utorować. Wiesz, o co chodzi? Że nie trzeba w ogóle nic z tym robić, tylko żeby to przejście sobie utorować. Mhm. Bo tam za tym ogniem też jest jakaś drabinka. Dobra, czekajcie. Ten jeden se wyciągnę, ten drugi też, a ten trzeci popchnę do przodu, o ile się da. Zaraz zobaczymy. No ja tutaj wyciągam gdzieś tam, ale czemu ona go nie chce pchać? O co chodzi? Nie da się go, kuźwa. Aha, tak się nie da. Hmm. No a tam jest jakaś drabinka i do góry przejście. Nie wiem, słuchajcie, czy to się tam nie otworzyło. No ta możliwe, kratka. Że tam u góry, nie? No, za tymi blokami. Wiecie co, nie wiem, czy to nie trzeba zrobić tak, że ustawić jeden blok na tym podwyższeniu, przeciągnąć dźwignię, obniżyć, tam na dole go sobie odsunąć i znowu przeciągnąć dźwignię. A czemu tak? No żeby te bloki sobie posuwać na dół. Mhm. Bo nie da. A to musimy posuwać na dół? No bo inaczej sobie drogi nie utorujesz, tak mi się wydaje. No nie wiem, spróbuję, no zobaczymy. Próbujcie, musicie sobie zobaczyć, jak to wygląda, bo inaczej ja nie umiem wam tego wyjaśnić. No dobra. Trochę roboty z tym będzie. No, biorę to zaś. Obniżyło się to gunwo? No, obniżyło się. No i dzięki temu ja będę mieć teraz możliwość tego drugiego bloku tylko się pozbyć. Tylko ten chłopek to przeszkadza. No trochę baguje, nie? Okay. Tak, ale da się przesunąć. W tym chłopie. Tak, 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 na szczęście, bo kurde, szału dostał chyba jakby, wiesz. No i potem jest tam drugi blok też, nie? Ja tak już drugi sobie i trzeci. Ale ten trzeci to już chyba wydaje mi się, że tylko wysunąć i potem już się za niego jakby dostaniesz, nie? Już nie musisz go zsuwać na dół. Ale takie też przedłużanie na siłę, nie? Te zagadki takie dziwne. Zaś to samo. Te przesuwanki głupie. W sumie wystarczy chyba nawet tylko ten jeden przesunąć, tak mi się wydaje. No i co, zjeżdżałeś z tym blokiem? No, zjeżdżałem. O! Jakieś pieski. Zsunąłem go sobie na dół, tam, nie? I tam go przeciągnąłem gdzieś z tej windy i potem znowu tą dźwignię przeciągnąłem. No wiem, nie? Wiem. Boże, trzy bloki, co za masakra. Aha. Dobra, no. A nie da się go zrzucić na przykład? Ja spróbuj, no ja nie próbowałem, ale po coś ta winda jest, to nie wiem, czy by się dało zrzucić. Ale mi chodzi jeszcze niżej, jak już go zwieziemy na dół. Tam niżej jeszcze? Nie wiem, no tak tylko pytam. No nie wiem, no może jakiś sekret czy coś, chyba że tak trzeba, nie wiem. Dobra, ja już mam drogę utorowaną, że tak powiem, tak. Dobra, ja sobie może to zapiszę, nie? No i tu jest jakaś drabinka do góry, no. No coś tam na pewno jest. Ty, a tutaj przy tej windzie jest taka płytka na końcu. Widzisz to? Nie, bo ja już jestem tam za tymi blokami. Czy tutaj się by bloku nie dało postawić na tą płytkę? No to płytkę? Spróbuj postawić. Obok windy? No, może to coś da. Jezus, ten hipek mnie tu... O Jezu, tu jakieś rury zaś. Ja to postawię tam, zobaczę. Może jeden trzeba na to postawić. I flare. Chyba, że to jest po to, żeby je pomieścić jakoś, nie wiem. A nie, ona nie chce na to pchać. To jest pieprze. Widzisz? Dobra. To jest ta pochylnia, tu jest jakaś dźwignia naścienna, nie. A te ognie tam co się palą tak jeszcze? Nie, ten ogień to ty sobie przejdziesz do drugiej mańki. W ogóle mamy ten energy coś tam cell, nie? Mhm. Trzeba o tym pamiętać, to do czegoś trzeba będzie użyć. Nic mnie tu nie zaatakuje. Dobra. Sylwu, ja przesuwasz tam? No przesuwam to dziadostwo. Dobra, jestem przy trzecim i ja chyba sobie tu... To są wiatraki. Uproszczę. Ten trzeci wystarczy tylko... Już nie trzeba tą windą go zrzucać, nie? No, ja wiesz co, ja tak sobie zrobiłem. Przeskoczyłem. Przeniknąłem przez... No ja, przez ja na główkę cały czas skakałam. Nie obchodziłam tego. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, jest drabina. Nie wiem, czy tutaj coś jest? Ja tylko mam nadzieję, że to nie jest czasówka. Dobra, nie jest czasówka, bo ona odklikuje ten przycisk. Odklikuje.
No tu, słuchajcie, jest jakiś przycisk, który nam wyłącza ognie jakieś, mm-hmm. ale te ognie są jakby za szybą, więc musimy się teraz dostać zaś do tych ogni. Dobra, a może to jest na górze tą drugą drabinką, co się idzie? Wiecie, o co chodzi? Tam była taka jeszcze drabinka, po której nie poszliśmy. Ty, a skakałeś tu po pochylni i rozwalałeś kraty? Nie, właśnie, bo wydawało mi się, że tam nic nie ma. No jest krata do rozwalenia, po pochylni się skacze i można teraz tam... No a wejdziesz tam? No a czemu nie? A tu? Ej, nie widziałem tego. O Boże, co ta szlaucha zrobiła. To będzie sekret chyba. Wiem, nie zauważyłem tego wcześniej, wiesz? Nie, nie ma dźwięku sekretu. To są te, do granatnika. A tylko? Mhm. A, dobra. Właśnie, my jakoś tak słabo z tymi sekretami. Nie, no był dźwięk sekretu, co by? Ty? No ja nie mam. No ja słyszałem, jak wchodziłem. Nie, jak podnosiłem znajdźkę. Aha, no to ja może za cicho mam, wiesz? Aha, tu jest przycisk, dobra. No a tutaj wyżej się już nie wejdzie na ten sekret. Nie wejdzie się, nie. Dobra. I co, jest zaś z powrotem gdzieś? No właśnie, wracamy się z powrotem, tak. Czemu? No ale to jest taka duża lokacja, przycisk. No to przyciśnij, no mówię, ogień za szybą. Ogień za szybą, ja idę teraz po tej drugiej drabince, po której jeszcze nie wchodziliśmy. Tam koło WC, tak? Przed WC jakby jeszcze. Mhm, mhm. Z prawej strony WC, tak? Jakby? Tak, tak, ale jeszcze zanim tam, wiesz, do tego korytarza dół. Tak, to jest tu. Czyli... O Jezu. To co my... powiem wam, nawet w dobrej kolejności to zrobiliśmy. O, ale ja sobie teraz spieprzyłem chyba. Co zaś się stało? A dobra, nic, nic. Okej. Okay. No to już nic więcej nie ma, ewidentnie. Znowu jakiś... myślałem, że nie przeskoczy. Dobra, to do kibla, tak? Poszliście? Nie, 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 na drabinkę kolejną, drugą. Tam przed kiblem na prawo ona jak chyba jest, nie? Jak idziesz w stronę WC-ta, to masz kolejną drabinkę taką do góry. Aha, jeszcze tutaj z prawej strony, tak? Z prawej strony, tak. Dobra, wchodzę tam. O, nie wiem, już tracę tutaj rozeznanie. Aha, i tu coś jest jakieś... No i widać, taka duża drabinka do góry i my tam nie poszliśmy. Mhm. Ominęliśmy to w ogóle przejście. Dobra, tu jest jakieś szkło, szyba, a to nie jest czasem ten ogień, który zgasiliśmy? Tak, no to jest... tak, 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 tak. Mówiłem, że... Aha, no. Okej, okay, sorka. Ojej, tu zaś kucki. No, człowiek zabity i on ma kartę. Nie wiem, czy to nie jest ta karta, którą tam znalazłaś, Aga. Mhm. Ale gdzie to było? Ja już w kiblu. W kiblu. Nie, to ja się zagubiłem tutaj. No jak wychodzisz z tych dobra, wychodzę. Z kucków. No. No to teraz na prawo drabinka. Znaczy z kucków, w sensie jak przesuwałem te... No, to jak wychodzisz stamtąd. Znaczy nie wiem tylko, czy Sybek się tak przesunął, że kuckami wychodził, nie? Aha. Dobra, dobra, ja, nie, no, przesunąłem sobie tak, bo ta karta jest niebieska i tam chyba była potrzebna dobra, niebieska. Ale to jest, a, taka dobra, dziura między dobra, tymi dobra, rurami, dobra. Widzisz to, Aga? Czekaj, bo tu jest jeszcze jakaś skrzynka, nie da się jej czasem zestrzelić? Da się, tam jest amunicja. Jest dziura między takimi tymi, ale nie da się tu moim zdaniem wskoczyć. Czekaj, idę zobaczyć. Jest jakby wyrwana rurami? Taka... Ale jakieś rury tu są? Znaczy kratka no, taka widzę żelazna. To. No. Ale nie da się tam skoczyć. Jakby, że tędy ten alien tu przeszedł chyba, nie? To jest a, to możliwe, ty. No jak i się że tam... zabił tego chłopa. No ale tam jest przejście. No jest, ale ja tam nie potrafię skoczyć. Nie da się nie. Na główkę na przykład? Nie, próbowałem już. Masz Sylwek tą drabinę? Tak, tak, tak. Jestem na górze i po lewej, nie wiem, dalej poszliście się w głąb, czy tutaj tak, na lewo? Tak, 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 tak. Znaczy tam jest jedna droga już potem. No bo tam taka na lewo jest pierwsze i drugie. Ale co pierwsze i drugie? Takie przejście. Ale... Tam na samej górze, na samej górze. No, to idziesz kucaną wnęką, nie? No i drabinka jest. Tak, kolejna. No i tam koleś leży. I tu są zwłoki, dobra. Tak, tak, i przesuwasz te zwłoki, nie? Bo pod tymi zwłokami jest karta. No dobra, to w miarę się nam to łączy, ale słuchajcie, my jeszcze tyle pominęliśmy tu rzeczy. Tam te korytarze takie długie, korytarze, nie? Korytarze ten dolny i ten górny no. Też. No. No Jezu. O Boże, co to było? No to pewnie te alieny.
Ja shotguna wyciągam. No wiesz, to durna babo, dlaczego jego nie chcesz wziąć? Oje! Przesuń się, Sylwek, trochę dobra, na lewo. Dobra, już wziąłem. Masakra, gdyby nie ta muzyka. Zawał. Do kibla, dobra, do kibla. No idź do kibla, idź. Dobra, mam kartę. No, ale co się dzieje? Bo ja też wow! Coś ale czemu ona patrzy się w sufit, jak w niego strzela? Nie wiem, mam dość. Zajebisty jest. Masakryczny. To jest taki obcy, prawdziwy, obcy z filmu. Bardzo mi się to podoba. Ja chcę to zobaczyć. Mi się słabo zrobiło. Plus za to, bo takiego przeciwnika jeszcze nie widziałam. Czekajcie, dajcie, będzie na pogotowie zaraz jak coś. No, ja myślę, że tutaj trolują mnie. Ja się boję, że teraz kolejny wyskoczy. I którędy teraz wracacie, czy co, czy jak? No idę kartę wtrenić. No, do kibla. Do kibla. My cały czas tego kibla i do kibla. No ale co? No to jest punkt... Teraz miał iść serio. Czyli rozumiem z powrotem, po prostu o powrotem. Boże, widzę, że chodzi kolejny. No, do kibelka. Do kibla Aga, i tam... Do kibla i tam dalej jest taka wielka sala i trzeba użyć karty, żeby nam się drzwi otworzyły. Na górze gdzieś był... Widziałem go przez... Ale nie, fajne żądość. Dźwięki są w ogóle tego. Jest, łazi tam. Da się go zabić, tak? Ej, ranię go. Bez szybę, lol. A tutaj ja mam po tej linii się jakoś zejść, czy co? Kurde, zeżarły mnie te pieprzone... Tutaj ta winda to jest jakaś lina? O co chodzi? Nie wiem, jeszcze nie wtreniłem tej karty, nie, bo ale się czemu? Sram. No bo tam na górze łazi ten... Alien. Oj Boże... I pająki mnie żrą jeszcze. Dobra, gdzie jest kibel? Tu jest kibel. Mhm. Dobra, do kibla. To nie tu się otworzyła ta kratka tam, to taki szyb wentylacyjny, co mówiłem. Ale gdzie? No, wciągaliśmy jakąś dźwignię i się kratka otworzyła, co myślałeś, że w kiblu się otworzyła. Bardzo fajnie wygląda. A to pewnie tutaj. Ale gdzie to jest? Przed włożeniem karty, tak? O, no w tym szybie wentylacyjnym. Czy jego można zniszczyć? No, shotgunem. Dobra, poszło. Czyli on jeszcze zaraża. Czyli opuściłeś się na linię na dół po prostu, nie, tak? Nie, na górze jestem. Czyli się wciągłeś na górę, tak? Po tej linii. Po skosie do tyłu. I tu jest alien drugi. Aha, no widzę, okej. Okay. Czyli poszliście do tego kibla, tam gdzie wcześniej byliśmy. Tak, tak, tak. I tam tylko nie po drabinie do góry, tylko... Dobra, dobra, na wprost. Ale ja, kurde, blokuje mnie on. O Boże, jest ciemno. Ale on mi życie zabiera. Czy ty byś mogła shotgunka wyciągnąć? Może tym spróbujemy. W sensie ten alien nie jest taki straszny, jak on nie wyskakuje z dupy. Z nienacka w sensie, no nie? Ja nie wiem, jak z dupy wyskoczył, to już... No z twojej wyskoczył. No ciekawe, chyba z twojej. A z twojej nie wypada czasami alien, jak siadasz na klopie? Chyba z twojej? Matko, takie tutaj wyznanie. I co, kuckami poszedłeś, tak? Tak. Ej, dlaczego ten ogień tak się szybko pali, głupie? Mój Boże! Ciemno tu jest. Głupie. Aha, tutaj są jakieś ognie, dobra. A tu jest jakaś beczka taka wielka. Da się... Dobra, to jestem w szybie wentylacyjnym, czy tam windowym i co? Zeszliście, no, kuźwa, na dół, tak? Trzeba zejść? Nie, na górę. Na górę i po skosie do tyłu skoczyć. Po łańcuchu. No ale tam na dół też się dało zejść tą liną i tam coś było. Na dół też się dało, dlatego ja idę po kolei od góry do dołu. Aha, dobra, widzę aliena. A co z tymi ogniami tutaj, przepraszam bardzo, się no, dzieje? No je. No ciekawe jak? Normalnie. No jak one się przecież nawet nie gaszą na sekundę. No to zapisz i wczytaj. Nie. O masakra, gdzie my jesteśmy zaś znów? Ile jest minut? 30. 34. Ja mam 30, czemu? A u mnie 64, nie wiem. No bo Sylwek wcześniej zaczął. Może, pewnie. No może, no ale... 4 minuty? Się witaliśmy, czy co? A my nie robiliśmy w tej pauzy w tym odcinku? Nie. A wiesz co, bo ciebie wyrzuciło z gry przecież. A tak, mnie też wyrzuciło. No, więc u mnie jest 30, no 35 zaraz jest. Powiem wam, że nie za bardzo ogarniam, gdzie mam tu iść. Aha, po dobra, tych kuckach. Ja zabiłem tego dziada. Po tych kuckach, tak? No idę po tych kuckach. Ale na dół jest... mam zejść? Nie, no właśnie nie wiem. Idę na razie górę szukam. Poszedłem, jakby łapkuję się, nie? Aha, po na około. Na około, tak, tu się wspiąłem, ale tu nic nie ma. Na lewo nic nie ma. To łapkować się można dalej, nie wiem, naprzeciwko. No ja idę naprzeciwko, tak, żeby tam ale dalej. Ale naprzeciwko tam jest chyba kratka zamknięta na końcu. Aha, ognie macie, tak?
Ognie, tak, tak, tak. A to tak, nie jest, żeby tam przestrzelić ją? No spróbuj. Ale wydaje mi się, że taka kratka to nie będzie do zestrzelenia. No, nie da się. Nie da się. Mhm. No idę na prawo teraz. Każdą stronę chcę sprawdzić. I dopiero potem się opuścimy niżej najwyżej, nie? Mhm. Aha, to się nie da na prawo. Ja nie da się. No poczekaj, chyba że naokoło. Naokoło próbuję. Na lewo, mhm. O Boże. Jakie to jest głupie. A tam w ogóle jakieś dziwne tekstury na dole. No, mrygają jakieś światełka. O Boże, jak mi się pić chce. Weź mi cymów, herbatkę muszę sobie zrobić. No właśnie, się by przydało. I co, da się? Da się, tu na lewo? Da się. Da się. Ej, tu a na rączkę? Mówi? Na rączkę. Mhm. Tak, na rączkę, dokładnie. Jak będziesz Sylwek tam, to na lewo od razu, bo na prawo nie no ma. Jestem z wami, jestem tutaj. No, to git. Niech moc będzie z wami. Spadliście czy na górę jeszcze? Nie no, sekret tu jest. Aha. I trzeba się opuścić tam na dół, ewentualnie, no w tym WC-cie można by było tam zejść na dół po tej linie jeszcze, nie? No. Ale to teraz zaś się wracajcie, tam masakra. Przez to ognie trzeba było się wrócić, nie? Nie, nie, to ja się wolę tu opuścić chyba. Nie wiadomo. Nie, ja się to opuszczam w dół. Tam są jakieś już możemy skończyć, nie? Ale to musimy pamiętać, co my mamy zrobić. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Aha, no, bo my w innym przypadku byśmy się tu nie dostali chyba, bo byśmy nie przeskoczyli tej dziury. Mhm. Do quarters wchodzę jakieś. A poczekajcie, jeszcze pójdę dalej do końca tym korytarzem. Tam są jeszcze jakieś inne drzwi. Tak z ciekawości. Tu jest coś do wtrynięcia, widziałem po... No to ja wchodzę do tego quarters. Jest quarters, no i też jest tam quarters. Tak, tu trzeba coś wtrynić, jakiś cheat. Ale muzyczka fajna. O Boże, co to jest? Jakie fajne! Ale też również zatruwają. Gramatki. Aha, to takie dobra, no to te. Ale co fajne, na... niby skorpiony, ale tekstura zmieniona. Nie, to są te, co na twarz. Aha, no. Tak się przesysają. Nie da się tego wziąć, jakie to jest głównie. Faktycznie, zatruło mnie. Czemu ja nie zapisałem tępy dzidek ze mnie? Sylwek, tu jest jakiś przycisk, nie? A tutaj są jakieś drabiny, łóżka. Wiecie co, ja bym tutaj już skończyła. Możemy skończyć, bo ja powtarzam sekret cały. Mhm. Musicie na mnie poczekać. No, tutaj wciśniemy ten przycisk i zobaczymy, co się stanie, nie? A co tam was zatruwa niby? A, takie jakieś wyboczki. To takie małe, co wsysają się w twarz. Aha, tu się światło po prostu zapala. No to hit, spoko. Ten przycisk... O, małe, co nie pamiętam. No, ja nie pamiętam. Kurde, no zaś mnie zatruł. Ale takie pijawki? Tak, one tak przylegają do twarzy. Pluskwy takie, okay. Tak. Nie, 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 to z kokonów, kokonów tak. Obcego, one wychodzą. Okej, okay. Dobra, jeszcze raz ten sekret, masakra. Idę tutaj po tych łóżkach trochę popatrzę, czy jakieś znajdźki są no, u góry. No, tam na górze. Są, jakieś flary, sobie to pozbieram. Ale one zabierają życie, w sensie łażą, wiesz tak? Co? Trują, nie, można je zabić, bez problemu. Tak? Mhm. Tylko, że zatruwają, nie? Dobra, czekajcie na mnie tam. Co ja tam nic nie mam takie na tych łóżkach. No, flary sobie wzięłam. Olać już te lary. Znaczy flary. Nie? No bo są jedne łóżka i są zaraz drugie, nie? To idę do tych drugich teraz. Nie, w sumie nic tam nie ma. A czy takiego? No nie wiem, ja sobie poszpądzę, żeby sobie żadnych pozbierać. Przycisków. A ile tego jest? Dwa? No, jakieś takie. Ale tu coś leży małego, Sylwek, czekaj. Gdzie? Na tym łóżku, czekaj, ja zobaczę, czy to się da wziąć. Już ci mówię, coś tutaj leży, tak, czekaj, czekaj, takie maluśkie. Na którym łóżku? W tym drugim przejściu. Już wam, a, jakaś taka malutka, jakby chip, taki mały. A gdzie jest przejście, gdzie jest przycisk, w którym? Jak wejdziesz, to od razu jest przycisk. A jest. Ale... Na łóżku. Ale to jest kilka takich wejść sypialnianych? Okay, zapala po prostu. Dwa wejścia. Dwa wejścia są. Dobra, aha, dobra, i tu jest jeszcze mała apteczka. Zapala światło, a na którym łóżku? Na górnym którymś. No to ten chip, ja wiem gdzie jest do włożenia. Tam gdzie wam mówiłem przy tych drzwiach. Przy których?
No, jak wyjdziecie na ten korytarz. Aha, no to chodźcie wyjdzie. Jeszcze, weźmiemy, wsadzimy ten chip i sobie zakończymy. Dobrze, tylko ja muszę znaleźć ten chip najpierw. No ja też muszę. To tam gdzie jest flara, tak? Bo ja flary znalazłem. Flary i no nie wiem, czy to tam gdzie flary. Nie, tam w tym drugim rozumiem, tak? No to w tym drugim to ja nie widziałem. No to trzeba patrzeć, bo to jest naprawdę malutkie. I na górze, tak? Tak, na górnym łóżku. Na górnym łóżku. Jest, widzę. Dobra, to na się jakaś, środkowym. Kratka się jakaś otworzyła i ja bym tutaj zakończyła. Ale jak ja mam skoczyć na to łóżko? No, no jako drabinkę to traktuję. No to nie. A, no to... w sensie tak na rączkę, dobra. To ja naprawdę już taki ślepy jestem. No na tym środkowym. Widzę. To dlatego co ten drzwi jest? Trzeba było wcisnąć, żeby światło sobie zapalić, nie? Tak, mhm. Bo inaczej to masakra. A gdzie jest ten przycisk? No bo jak się wchodziło, przecież mówiliście, że przycisk wciskacie. No ale to było światło się zapala, nie? No światło się zapaliło. No to kuźwa, nie widzę tego. No ja mówiłem, Sylwek, zapaliliśmy sobie światło, a ty tak. No właśnie, powiedziałeś tak. No to nie, to może o czymś innym. Dobra, wtreniłem chip. No i stoję tutaj, nie wchodzę tam. A co się otworzyło? A no obok chipa od razu. A tu? Cały. A to jeszcze ci pokażę, Aga, weź tam idź w głąb, jeszcze dalej i na lewo jest takie przejście, nie? Mhm. Za winkiel, nie? No. I zobacz, tu leżą w ogóle znajdźki. Ja tu byłem i przez to zginąłem i musiałem powtarzać. Ale czemu? No bo jak weźmiesz znajdźkę, to ci się klapa pod tobą otwiera i giniesz. A nie, dobra. Dobra, gdzie ten chip daliście? Amunicję się da podnieść, shotguna? Też się da. Weźcie stąd, aha, tutaj. Granatnika chyba. Się nie da podnieść. Tak, tutaj, czyli co, dobra. Shotguna się da, tak? Tak, nie da się tego granatnika, bo spadasz w dół i giniesz. Dobra, no ale to kurde. Się z tym a nie da się tu? Tego szybko jakoś zrobić? Nie da się właśnie, nie da się odskoczyć, nie da się, kurde, no ginę tam. Mam granat. Ja jestem teraz w jakiejś białej sali. Takiej ale to nie wchodzimy. Ale nie wchodzimy. No kończymy to jeszcze pytam, przed. Kończymy. No kończymy, no. Kończymy. Tylko zebraliśmy ze znajdźki tam, shotguna i coś tam. Dobra, safe. Dobra, to stoję tu i przed koniec. Tą salą. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy, pa pa. Pa. Pa, pa.